Witam wszystkich serdecznie na kanale Auto Import Nieporęt. Lecimy z kolejną prezentacją. Tym razem Audi A4 model B8, model przedliftowy, dwulitrowy diesel, common rail, 2 litry TDI o mocy 170 koni, ta mocniejsza wersja, z napędem 4x4, czyli z napędem legendarnym Quattro. Auto z 2010 roku, dokładnie bodajże z lipca. I tutaj z bardzo niskim przebiegiem, niewiarygodnie niskim tak naprawdę przebiegiem. Na pewno będzie sporo komentarzy, że ten samochód w dieslu tego typu nie może mieć tak niskiego przebiegu. To naprawdę, słuchajcie, zależy od tego, czym chcecie handlować i co chcecie sprowadzać, bo samochody są z różnymi przebiegami za granicą, tylko po prostu odpowiednio drogo kosztują. I tutaj auto ma poniżej 130 tysięcy kilometrów, dokładnie 128 tysięcy kilometrów. Auto jest sprowadzone ze Szwecji, także przebieg, oprócz tego, że mamy książkę serwisową, to możecie sobie ten przebieg sprawdzić po numerach rejestracyjnych i tutaj wszystkich niedowiarków odsyłam właśnie do strony carinfo.se, gdzie możecie sprawdzić historię tego konkretnego egzemplarza. Numery rejestracyjne zawsze są podane w opisie samochodu, w opisie filmu lub w ogłoszeniu, lub na końcu filmu, jak macie pokazane podwozie tego auta, to tam też widać na stacji diagnostycznej numer rejestracyjny. Wersja wyposażeniowa, to się tak w Szwecji nazywa Proline. Auto zakupione od drugiego właściciela, który posiadał ten samochód od 2020 roku. Pierwszy właściciel posiadał go od nowości w 2014 roku. Został ten samochód przepisany z kredytu na osobę tak zwaną prywatną, czyli 4 lata auto było kredytowane. Wersja Proline, czyli moim zdaniem to jest taki, znaczy moim zdaniem, no ja to tak nazywam, że to jest taki S-Line bez znaczków tak naprawdę, czyli wersja taka, powiedzmy sobie, troszeczkę usportowiona. Auto jest obniżone, ma zawieszenie takie samo jak S-Line, tak jak widzicie, 18-calowe felgi. Mamy tutaj już inny zderzak z przodu, inny zderzak z tyłu. Mamy sportową kierownicę, mamy sportowe fotele z Alcantarą. Tutaj, jak przejdziemy do wnętrza, to Wam pokażę. Samochód u mnie przeszedł szereg takich zabiegów kosmetycznych i tutaj znawcy tematu już pewnie widzą. Został dołożony tutaj pakiet taki Black Piano. Polakierowaliśmy, zobaczcie, grill w Black Piano. Polakierowaliśmy wszystkie tutaj te plastikowe elementy. No i też Marek Lakiernik od razu polakierował nam tylne tutaj emblematy, też są polakierowane w Black Piano, zobaczcie, znaczek Audi i tutaj A4, oznaczenie modelu TDI Quattro, oczywiście nasza wlepka jest. Dlaczego to zostało zrobione? No to nie było jakieś moje, znaczy było moje widzimisię, ale tak, po pierwsze była lakierowana tylna klapa z uwagi na to, że B8 mają tutaj problem z pojawiającą się niewielką korozją w tym miejscu i w tym miejscu. Zresztą potem wrzucę Wam zdjęcia. Były lakierowane przednie błotniki ze względu na to, że tutaj pokazują się często od odprysków, od kamyków w tym miejscu. Pojawia się, to jest brud generalnie, to nie jest nic tutaj, zobaczcie, po prostu auto jest ubrudzone. W tym miejscu pojawia nam się jakaś tam niewielka korozja. Tutaj akurat było sporo odprysków i to brzydko wyglądało przy takim samochodzie. Na masce mieliśmy w tym miejscu odprysk taki duży, w tym dosłownie miejscu, i był tutaj pęknięty grill, dlatego grill też został, że tak powiem, odnowiony. Od czego takie uszkodzenia? No, uszkodzenia od odprysków, od kamyków. Przedni zderzak też został polakierowany, bo schodził bezbarwny lakier tutaj pod lewą lampą. Zresztą zaraz wrzucę Wam zdjęcia, to zobaczycie, jak to wyglądało. Tak jak widzieliście, no to są kosmetyczne rzeczy zrobione, dzięki czemu ten samochód teraz prezentuje się no o niebo lepiej. Można by powiedzieć, że prezentuje się fenomenalnie. Nie ma żadnych odprysków na masce, nie ma żadnych odprysków na zderzaku, nie ma żadnego zarysowania od spodu na zderzaku. Nie zapominajmy, że jest to dosyć niski samochód w tym zawieszeniu S-Line i po prostu no często te zderzaki są od spodu troszeczkę mocno porysowane. Z wyposażenia takiego ważnego dla mnie, bo to nie jest najbogatsza żadna wersja wyposażenia, nie jest to podwójny S-Line, tak jakby każdy pewnie chciał, ale ten samochód naprawdę niewiele odbiega od tego najbardziej pożądanego pakietu. Tak naprawdę nie ma czarnej podsufitki i nie ma emblematów na fotelach i na progach. A tak poza tym, no to naprawdę tutaj no nic więcej moim zdaniem
No nie potrzeba, żeby ten samochód naprawdę fajnie wyglądał. Mamy LEDy, mamy ksenony, to jest bardzo ważne. Mamy też lampy LEDowe z tyłu i to jest taki wyróżnik, na który każdy zwraca uwagę. No i to jest duży plus tego egzemplarza, bo zdarzają się niestety A4 na zwykłych światłach. Nie mamy MMI, mamy oczywiście duży wyświetlacz, ale MMI generalnie w Szwecji praktycznie jest niedostępne. Jak sobie prześledzicie ogłoszenia szwedzkie tego typu samochodów, to bardzo mało aut jest wyposażonych w nawigację. Generalnie, szczerze, ode mnie, czy ta nawigacja MMI jest Wam potrzebna do czegoś? No raczej nie, bo za 3,5 tysiąca jesteście w stanie sobie zamontować Android Auto i, no i to jest dużo nowocześniejszy system, który tak naprawdę no, dużo bardziej Wam, że tak powiem, w tym znaczy usprawni Wam ten samochód. Co do Black Piano, no to jest mój taki zamysł, no i w sumie też marka lakiernika, z uwagi na to, że macie, zobaczcie, nie ma chromowanych tutaj listw bocznych, to są czarne. I to Black Piano naprawdę chyba moim zdaniem bardzo fajnie siadło. Auto nabrało takiej agresywności. Mi się bardzo ten efekt podoba. No wiadomo, mogłyby być jeszcze czarne felgi, ale to już zostawiam tak naprawdę nowemu właścicielowi. No ja też, wiecie, nie mam budżetu z gumy no i też trzeba się, że tak powiem, jakoś w miarę tutaj sensownie z tym mieścić. A i tak sporo elementów, mówię, maska, zderzak, dwa błotniki, tylna klapa. To macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć elementów zostało polakierowanych w tym samochodzie. No, więc to też jest jakiś dodatkowy koszt z mojej strony do inwestowania tego auta. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej, zaczynamy od maski. Maska, zobaczcie, tutaj Marek nie żałował lakieru. Całkowicie, znaczy cała była maska malowana. Tutaj nie było, wiecie, jakoś nie wiadomo, do zera zdzierane, bo po co tak naprawdę? Nie widzę tutaj potrzeby robienia. Jeżeli mam pokazane, dlaczego lakierowałem, to nie widzę potrzeby robienia pod czujnik tego. No bo grubsza warstwa lakieru dużo bardziej, że tak powiem, ochrania nam. Tutaj macie błotniczek w tym miejscu 160, czyli nawet praktycznie jak oryginał. A tutaj wiadomo, gdzie trzeba było oczyścić, no to zobaczcie, jest 200 mikronów, także drugi lakier. Tak to się tutaj prezentuje. Dobra, i lecimy lewą stronę. Już będziemy mieli oryginał. Bo auto generalnie jak przyjechało było całe w oryginale, tylko mówię, no te poprawki lakiernicze niestety przy Audi ze Szwecji, no to musimy niestety wprowadzać, żeby ten samochód, no nie było się za bardzo do czego przyczepić. On lakierniczo teraz wygląda praktycznie idealnie, no ma jakieś takie, wiecie, drobne, tak jak tutaj, to podejrzewam, że jakbyśmy to przepolerowali, bo to jest w ogóle nie, to jest brudne, także nawet nie jest do polerowania. Generalnie lakierniczo, no nie ma się teraz do czego tutaj przyczepić za bardzo. Tylna klapa, podwójny lakier. Widzieliście na zdjęciach w tym miejscu. No i potem przy rozebraniu jeszcze w tym miejscu. To jest standardowy punkt. Mało ludzi tutaj zagląda. Czasami to widać dopiero po zdemontowaniu, wiecie, lampy. Tutaj widzę, że był lakierowany ten element. Ale to nie my lakierowaliśmy. Mamy drugi tutaj lakier. W tym miejscu, zobaczcie, tutaj oryginalny lakier, także jakaś delikatna tutaj w tym miejscu przycierka. Tutaj oryginał. No i przedni prawy błotnik też lakierowaliśmy. Czekajcie, dobrze przystawię, bo zaraz coś napiszę. I pamiętajcie, że 400 mikronów, tak jak tutaj pokazało nam na błotniku, to wiem, że miernik tutaj pokaże, że nie wiem, jest niby szpachla. To jest tak naprawdę trzy kartki papieru złożone. To jest taka grubość, słuchajcie, powłoki lakierniczej. Także ja zrobię o tym oddzielny odcinek, bo ostatnio przy kalibracji czujnika parkowania właśnie to zauważyłem, że już drugi lakier to jest jedna kartka papieru dosłownie. Grubość kartki papieru. Jeszcze dach Wam pokażę. Dach jest dosyć brudny. Oryginał. No dobra, co nam pozostało? Przechodzimy do wnętrza. Jeżeli chodzi o oponę, to mamy 18-calowe, 2019 rok, jakieś prosporty, nawet jest chyba faktura na te opony, jak były kupowane. No bieżnikowo, wiecie, przy tym przebiegu to są jak nowe. Emblematy z tyłu, a jeszcze zostały przyciemnione szyby w samochodzie, poczekajcie, otworzę tylko, bo jest zamknięta tylna klapa. Jeszcze zostały przyciemnione szyby w pomiechówku, na moje zlecenie, żeby ten samochód nabrał tego charakteru wspomnianego. Mamy roletę bagażnika. Mamy tutaj tą siatkę przedzielającą.
tym miejscu, zobaczcie. Mamy drugi komplet kół, standardowo już na moją ofertę felgi, oryginalne Audi 16-calowe, opony zimowe, Michelin, rocznika nie pamiętam, ale jak ktoś będzie chciał, to oczywiście zmienimy. No, są założone letnie z uwagi na to, żeby auto po prostu lepiej się prezentowało na filmie, na zdjęciach. To jest normalne. Niestety w okresie zimowym często zmieniam te koła, także tutaj warsztaty wokół mają ze mną dobrze, tak to nazwijmy. No i przechodzimy do wnętrza. I to jest wnętrze, które bardzo przypomina S-Line, no ale S-Line'em nie jest, z uwagi na to, że mamy Alcantarę i nie mamy tych emblematów, nie mamy czarnego sufitu. Zobaczcie, sufit jest jasny, taki kremowy, beżowy. Fotele półskóra plus Alcantara, bardzo fajne, wygodne. Fotele sportowe. I tak to się tutaj prezentuje. No, fotel kierowcy no nie jest zniszczony, no ale przy tym przebiegu nie powinien być generalnie zniszczony. Aczkolwiek jakieś drobne takie, zobaczcie, pęknięcia tej skóry są. Także no nie wygląda na pewno jak nowy. Samochód ma 12 lat i no nowy już nigdy nie będzie. Nawet jeśli by miał, wiecie, nie wiem, przebieg 20 tysięcy, to też by nowy nigdy nie był. Przebieg macie dokładnie widoczny, 128, 203. Co mamy na pokładzie? Mamy wielofunkcyjną kierownicę, zobaczcie. Mamy tempomat, mamy, tak jak mówiłem, ksenony z LEDami. Mamy manualną skrzynię biegów, 6-stopniową w quattro. No i generalnie chyba w Common Railu zawsze była 6-stopniowa, także to nie jest żaden wyróżnik. Mamy podgrzewane przednie fotele, mamy klimatronik. Nie wiedzieć czemu Audi tutaj w tych modelach zawsze praktycznie, no z tego co ja widziałem w ogłoszeniach, zazwyczaj jest klimatronik jednostrefowy, niby marka premium, a takie tutaj rozwiązanie jest. No i mamy to magiczne tutaj, wiecie, emblemat quattro, to jest moim zdaniem najważniejsze w tym samochodzie. No i mamy tutaj wyświetlacz normalny, bez MMI. Czy to jest jakiś minus? No na pewno dla wielu osób tutaj komentujących, wiecie, że to nie jest najbogatsza wersja i tak dalej, to będzie jakiś tam minus. Sobie wyjdziemy, pokażę Wam może win samochodu. Ale generalnie no dla mnie, jak mówię, znam rynek szwedzki, no to nie jest żaden minus. No wyświetlacz FIS kolorowy, ale to chyba standard w 2010 roku, nie wiem czy się zdarzały czerwone czy nie. Kolorowy, że tutaj macie ten wyświetlacz, jak widzicie, rezerwa się pali, trzeba jechać zatankować, jak każdy praktycznie ten samochód, który do mnie przyjeżdża. Czy to jest minus? Tak jak już mówiłem, możecie sobie zawsze zamontować po prostu Android Auto, tak? Jest taka firma Hadron, którą gorąco Wam polecam. Naprawdę bardzo fajnie to wtedy wszystko gra. Jest głośnik tutaj centralny, zobaczcie, także nagłośnienie jest to wyższe. Bardzo fajnie gra nagłośnienie generalnie w Audi. No nie jest to Bose oczywiście, ale no dla mnie zadowalająco, tak? Trochę się nachylę, zobaczycie jak chodzi Common Rail, dieselek. Bardzo dobra jednostka napędowa, dwulitrowa, 170-konna. Praktycznie bez wad, moim zdaniem. No nie ma tutaj jakichś takich rzeczy, które, wiecie, powodują, nie wiem, kolizję tego silnika, żeby coś się działo, nie wiem, głowice pękały, bloki pękały, tego typu rzeczy. No tutaj, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli sprowadzam Audi z tych lat, czyli po 2008 roku, no to staram się sprowadzać diesle. Z uwagi na to, że po prostu te silniki są mniej awaryjne, bardzo ekonomiczne, bo spalanie w trasie możecie osiągnąć spokojnie poniżej 6 litrów na 100 km. Koszty, wiecie, utrzymania tego silnika są bardzo niskie. Nie wiem, wymiana rozrządu, tutaj akurat rozrząd jest zaplanowany na 180 tysięcy. Tutaj jest taki interwał. Tutaj rozrząd w tym samochodzie nie był wymieniany. Oczywiście jak ktoś będzie chciał, to możemy taki rozrząd w tym aucie zrobić za dodatkową opłatą, bo tutaj naprawdę sporo mnie pochłonęło lakierowanie tego auta, żeby go doprowadzić do tego stanu. Do tego te, wiecie, dodatki, nie wiem, przyciemnione szyby, to black piano, to też za darmo nikt tego nie zrobił. Przejdźmy może do dokumentacji. Zgaszę sobie auto. Do auta jest jeden kluczyk i to jest jakiś tam minus na pewno przy aucie używanym. Drugiego kluczyka nie było, gdzieś tam się zagubił. Tutaj jakieś widzę zabrudzenie. Co tutaj mamy więcej? Mamy książkę serwisową, może od niej zaczniemy. Tutaj macie wlepkę taką z kodem silnika, z kodem lakieru. Możecie sobie tutaj to przystopować i generalnie zobaczyć. Zresztą potem podzielę ten filmik na rozdziały, także będziecie mieli łatwiej tutaj, łatwą dostępność. No i lecimy z serwisami. Serwisy jak były tu prowadzone? No pewnie tak jak w każdym dieslu za granicą, czyli long live'owo. Audi Göteborg, tutaj widzę, powinno się powiedzieć Göteborg, czyli Audi Göteborg. Mamy tak, serwis wykonany, słuchajcie, w 13 roku, w 12 roku, w 14 roku, w 16 roku, tutaj mamy
Tutaj nie widzę daty, widzę za to przebieg 117 tysięcy kilometrów i ostatni serwis wykonany w czerwcu przy 127 tysiącach kilometrów, serwis olejowy, słuchajcie. Ja tutaj generalnie mechanicznie to nic przy tym samochodzie nie robiłem i to był duży plus tego auta. Jeżeli chodzi o, zobaczcie, zbadanie na stacji kontroli pojazdów, to macie na SKP przednie amortyzatory 77-79, tylne 74-73, siły hamowania 5% różnicy, przednia oś, tylna oś 1%, ręczny 11%, wszystko w normie, wszystko na ok. Numer rejestracyjny KSW 172. Co ja zrobiłem? Zrobiłem serwis klimatyzacji, bo klima, pomimo że jest taka pogoda, no to sprawdzam. I została zrobiona wulkanizacja, czyli założone te letnie opony do zdjęć. 492 zł mnie to kosztowało. Tutaj macie wydruk z maszyny do klimatyzacji. Także to wszystko daje. Mamy oczywiście fakturkę na wymianę tutaj poprzedniego serwisu. Zobaczcie, 127 tysięcy km auto miało, 22 czerwca. Wymieniony serwis, tutaj zrobiony serwis olejowy. Olej 5W30 zalany i ważna rzecz, wymieniony filtr paliwa. Także tutaj filtr paliwa dopiero wymieniacie za 30 tysięcy km proponuję wymienić. Poprzednio mamy fakturkę też na serwis olejowy z 18 roku. Mamy przegląd techniczny, zobaczcie, auto z ważnym przeglądem do Polski przyjechało. W czerwcu miał robiony przegląd techniczny przy 128 tysiącach km. Na takim dokumencie jest numer VIN, jest numer rejestracyjny pojazdu. Tutaj macie poprzedni przegląd techniczny z 2020 roku, 111 tysięcy kilometrów przebiegu, a tu faktura zakupu w 2020 roku, słuchajcie, za 127 tysięcy koron. Ten samochód został kupiony przez ostatniego właściciela, od którego my to auto kupiliśmy. Jaka będzie cena? Cena oczywiście będzie podana w komentarzu i będzie wysoka. I tutaj od razu uprzedzam wszystkich. To nie jest samochód, wiecie, poflotowy z przebiegiem 300 tysięcy, bo takie samochody są dostępne w Polsce. Tylko to jest samochód od osoby prywatnej, dobrze wyposażony, fajnie wyglądający, tak to nazwijmy. Przeze mnie tutaj troszeczkę upiększony, mocno przeze mnie doinwestowany. Tutaj jeszcze pokażę Wam, jak wygląda w dieslu wydech. Suchy, zobaczcie, z żadnego zaolejenia. 2010 rok, przypominam. Także no, samochód taki 12-letni, a wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To jest auto, no niestety, które pewnie poczeka chwilę na swojego klienta, z uwagi na to, że ma bardzo niski przebieg, a w Polsce, no wiecie już po moich filmikach, tak jak tu mamy S40 z niskim przebiegiem, mamy Kia Rio z niskim przebiegiem, no ludzie w Polsce niestety wolą kupić samochód, wiecie, poflotowy, czasami 2-3-letni z przebiegiem 200 tysięcy, niż zapłacić za starszy samochód troszeczkę więcej i mieć ten samochód z bardzo niskim, udokumentowanym, faktycznym, prawdziwym przebiegiem. Wiecie, no ja nie mówię tutaj o samochodach, które mają fikcyjny przebieg, tak? Tylko mówimy tutaj o takich autach realnych. Ten samochód za granicą jest dużo droższy niż samochód z przebiegiem 200+, tak to nazwijmy. Czasami dwukrotnie jest droższy, jak sobie sprawdzicie ceny w Szwecji czy w Niemczech takiego auta. To jest wersja Quattro, która też jest droższa od zwykłej ośki, więc no to wszystko powoduje, że ta cena jest wyższa. Co tutaj jeszcze wpłynęło na cenę? No na pewno mój wkład własny w ten samochód. No 5 elementów policzcie sobie po 600 zł. Nie liczę tutaj grilla i moich tych fanaberii, bo to są moje fanaberie. To macie 3000 zł dołożone w lakiernika. Do tego doszło przyciemnienie szyb. Przyciemnienie szyb, no to jest 600 zł. Czyli macie 3600 zł ode mnie dołożone plus klimatyzacja, serwis klimatyzacji. Czyli łączny wkład z mojej strony w samochód, który naprawdę jest w bardzo fajnym stanie technicznym, on nie wymaga tutaj jakiegoś większego wkładu finansowego, to 4000 zł. I to też musicie uwzględnić w tej cenie. To nie jest tak, że ja te auta, wiem, wiecie, charytatywnie sprzedaję, tylko ja po prostu na nich zarabiam, więc mój wkład, mój poniesiony czas też musi być uwzględniony w tej cenie finalnej. Więc samochód oczywiście jest po wszystkich opłatach, jest sprzedawany na fakturę VAT marże. Tego już nie muszę Wam tłumaczyć moim widzom, bo oni, Wy wszyscy wiecie, że działam tutaj legalnie. Oprócz akcyzy, bo każdy myśli, że tylko podatkiem w Polsce jest akcyza, macie opłatę BDO, tak zwaną opłatę
środowiskową, tak? Czyli płacimy, słuchajcie, za kilogramy opon, które sprowadzamy w tych samochodach, kilogramy akumulatorów, które są wprowadzane w tych samochodach i najśmieszniejsze za kilogramy olejów i smarów. To jest taki podatek środowiskowy, który został nałożony na polskich przedsiębiorców za to, że nie płaciliśmy recyklingu, bo Unia Europejska ten recykling nam nie uznała, że jest to nieprawidłowa opłata, więc nanieśli po prostu inną opłatę. To jest taka opłata dodatkowa i jest bardzo duży podatek, słuchajcie, od marży. Jeżeli ktoś sprzedaje legalnie samochody na fakturę VAT marże, to po prostu my płacimy bardzo duży podatek od marży. 40% podatku płacicie od marży, czyli od kwoty zakupu, a kwoty sprzedaży. To taka, wiecie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Możecie kupić taki samochód bardzo tanio, z przekręconym licznikiem, słuchajcie, z umową na Niemca i wtedy będzie płacz za rok, za dwa, że zostaliście oszukani, tak? No nie, nie zostaliście oszukani, tylko sami żeście poszli po ten samochód przez to, że znaliście ceny na zachodzie tych samochodów, bo możecie sprawdzić sobie w dzisiejszych czasach cenę w Niemczech takiego auta czy w Szwecji i po prostu pojechaliście i uwierzyliście w cuda, że ten samochód okazyjnie ktoś kupił. No nie ma okazji, nie ma po prostu okazji. Ja za ten samochód zapłaciłem dużo. Bardzo mi się ten samochód podoba z uwagi na to, że też troszeczkę go upiększyłem. Robi robotę, robi wrażenie. I myślę, że znajdzie, w końcu znajdzie jakiegoś, wiecie, klienta, który doceni, że chce mieć auto z niskim przebiegiem. Zresztą to nie jest jedyna A4, którą ostatnio sprzedałem z niskim przebiegiem. Miałem ostatnio poliftową z 12 roku, też w quattro, troszeczkę uboższą wersję i miała 150 tysięcy przebiegu, a to jest 10 rok, czyli 2 lata starszy samochód i ma jeszcze mniejszy przebieg. Ale powiem Wam szczerze, że aż z takimi niskimi przebiegami zobaczymy, jak ten samochód się sprzeda, ale raczej nie będę już szukał takich samochodów, bo lepiej sprowadzić auto z przebiegiem 200-250 i ja więcej na tym zarobię niż na samochodzie takim, wiecie, z bardzo niskim przebiegiem, w bardzo fajnym stanie, no bo to nie jest po prostu u nas doceniane. Dobra, troszeczkę prywatury wjechało, także lecimy na stację. Zobaczycie sobie Audi od spodu, pokażę Wam, jak wygląda podwozie w takim samochodzie. Oczywiście, że są jakieś oznaki korozji, niewielkie, ale są. Samochód ma 12 lat, słuchajcie, to nie jest samochód nowy i już on nigdy nowy nie będzie. Jeżeli chodzi o to, skąd się pojawia korozja w Szwecji, to nie jest z klimatu, tylko z kamyczków. Kamyczki zamiast soli są sypane, tak zwany żwirek i one obijają właśnie błotniki z przodu, one obijają podwozia samochodów i to jest po prostu normalne. Jak ktoś sprowadza auto ze Szwecji, a jest sporo firm, to wie. Dlaczego ja sprowadzam auto ze Szwecji? No to chyba wiecie dlaczego. Bo po prostu uwielbiam to, że macie wszystko czarno na białym, przejrzyste, tak jak przy tym egzemplarzu, przebieg, wszystko do sprawdzenia po numerach rejestracyjnych, bez żadnych raportów, kar wertikali i różnych innych dziwnych rzeczy, za które musicie płacić i często no, nie dostajecie takiej pełnej informacji na temat samochodu, bo jest na przykład podany przebieg normatywny, przeliczony przez lata, bo nie mają żadnej dokumentacji na to, jaki ten przebieg jest. W aucie z Niemiec, ze Szwajcarii, no nie jesteście w stanie przebiegu naprawdę, tak naprawdę potwierdzić. No chyba, że jest prowadzona historia serwisowa i uderzycie do tego serwisu i ten serwis Wam to potwierdzi. To tylko w taki sposób możecie taki samochód potwierdzić. Jak jest TIF niemiecki, no to się zgodzę. To jest jakaś dodatkowa dokumentacja, która Wam potwierdzi przebieg auta. Także tutaj macie propozycję w sumie nierealną na polskim rynku, czyli diesel 12-letni z przebiegiem 10 tysięcy rocznie, tak? Ktoś sobie kupił diesla i te 10 tysięcy rocznie robił i tak jest, i tak można kupić i nie krytykujcie tutaj mnie za to, że to jest niemożliwe, bo jest to możliwe, tak jak widzicie ten samochód jest przedstawiony. Dobra, lecimy na stację, pokazujemy Audi od spodu. Zobaczymy Audi od spodu. Zobaczymy jak się prezentuje, no zderzak nie ma żadnych uszkodzeń, albo był lakierowany, także tych uszkodzeń nie ma, nawet od spodu wygląda jak nowy, osłona, zobaczcie silnika. Te wszystkie wkręty oryginalne, zawieszenie, popatrzymy sobie, sprawdzane oczywiście oponka, zobaczcie w jakim stanie, no i lecimy, to wszystko w Audi jest obudowane, wszyściutko, zobaczcie, osłona tutaj plastikowa, że nic tu nie mamy tak naprawdę jak pokazać, gdyby ktoś chciał Wam robić zabezpieczenie takie natryskowe, no to Audi się do tego nie nadaje, bo trzeba tę osłonę pościągać, tutaj mamy jeden element, gdzie mogę pokazać, czy jest jakaś korozja. No jest, jak na każdym samochodzie, który Wam pokazuję. Pomimo tutaj niskiego przebiegu, to ta korozja tutaj już jest. I tutaj też pokażę przy moście. A tak tutaj, no niestety nic Wam nie jestem w stanie pokazać, bo wszystko jest osłonięte. Wał, zobaczcie. Tutaj skrzynia. Wycieków żadnych nie ma. Tutaj to mokre, no to... No bo jest mokre, no to niestety... I od spodu też będzie mokre, także lecimy na podsumowanie i zobacz na podsumowanie na plac.
Standardowo czas na małe podsumowanie kolejnej bardzo ciekawej propozycji, szczególnie na ten sezon zimowy, czyli Audi A4 B8 w quattro ze stałym napędem 4x4 z manualną skrzynią 6-stopniową, z bardzo dobrym silnikiem wysokoprężnym 2-litrowym Common Rail o mocy 170 koni, z niewiarygodnie niskim przebiegiem, czyli 128 tysięcy km. Wjeżdża to auto do oferty. Cena oczywiście będzie po premierze podana w komentarzu. Możecie oczywiście komentować ten filmik, dajcie swoje racje, wiecie, swoje przemyślenia na temat mojego filmiku, moich tutaj wywodów odnośnie podatków, odnośnie tego, że sprowadziłem kolejny raz samochód z bardzo niskim przebiegiem, czy warto, czy nie warto, to się tak naprawdę okaże. Pewnie ten samochód szybko nie znajdzie właściciela, aczkolwiek wiecie, mogę się mylić, ja tutaj różnie u mnie bywa, czasami samochody się sprzedają w ogóle bez wystawiania. Ten samochód był dostępny w świeżakach, także też tam możecie zobaczyć sobie zdjęcia tego auta przed metamorfozą, no bo jakąś metamorfozę ten egzemplarz u mnie przeszedł. Te czarne piano, wiecie, naprawdę, i czarne szyby, ciemne szyby chyba robią robotę i warto było doinwestować ten samochód właśnie w ten sposób. Drugi lakier, tak jak widzieliście na tych elementach, co my malowaliśmy, czyli maska, zderzak, przednie błotniki i tylna klapa, no i prawy tylny błotnik, tutaj zapomniałem prawdopodobnie o tym, ten błotnik był lakierowany w Szwecji, jakaś drobna pewnie szkoda parkingowa. Te elementy, które my lakierowaliśmy, no to są zdjęcia oczywiście dla nowego właściciela, będą udostępnione. I teraz sobie sami odpowiedzcie, czy chcecie samochód z ubytkami lakierniczymi, z zarysowaniami, czy auto tak jak tutaj polakierowane, tylko że właśnie z drugą powłoką lakierniczą. To już jest wasza tak naprawdę kwestia do omówienia. No ja wolę samochód, który wygląda petarda, a to, że ma drugi lakier, naprawdę dla mnie nie robi żadnej różnicy. Wiem, że są ludzie, którzy szukają, wiecie, tej tak zwanej igiełki, która ma oryginalny lakier na wszystkich elementach, i takie samochody są, ja nie mówię, że nie, ale potem nie czepiajcie się, że dany element ma, nie wiem, zarysowania, tego typu rzeczy, bo to jest normalne przy aucie 12-letnim, że się zdarzają, wiecie, szkody parkingowe, nie wiem, ktoś walnie wam drzwiami, drzwi o drzwi, zarysuje, nie wiem, wy czegoś nie zauważycie. No ja sam wiem ze swojego doświadczenia, że ciężko auto, wiecie, utrzymać, żeby był cały w oryginale w pięknym lakierze. Więc po prostu się nie czepiajcie. Czasami trzeba zrezygnować z pewnych, wiecie, rzeczy, żeby to auto faktycznie używane kupić, a nie ciągle szukać i szukać, bo są tak zwani szukacze, że jeżdżą, szukają. Już miałem takich klientów, że u mnie też tego auta nie kupili, bo też coś tam im nie pasowało. I oni pewnie do tej pory tego auta szukają. Także czasami mówię, musicie wybrać mniejsze zło, tak to nazwijmy, przy aucie używanym. Dobra, trzymajcie się na razie. Mam nadzieję, że prezentacja wam się podobała. Jak się podobała, no to wiecie, co robić. Sub, komentarz, like, nie wiem, co tam jeszcze, co tam chcecie, to róbcie. Generalnie kanał też należy do was. To jest mój kanał, ja na nim prezentuję swoje samochody, ale wy też możecie w tym kanale uczestniczyć i najlepiej to uczestniczyć właśnie komentując. Trzymajcie się, na razie, pozdro.